Drodzy, wczoraj podczas rozdawania nagród Austerlitz Toastmaster powiedziałem Państwu o tym, co się dzieje w klubach wrocławskich, co spotkało się z wybuchem wielu emocji. Chciałbym dodać dwa zdania do tego, co wczoraj powiedziałem. Fakt jest taki, że we Wrocławiu mamy cztery kluby, które przeżywają różnego rodzaju trudności, trudny okres. Są to trudności różnego charakteru, o różnym charakterze. I wczoraj te trudności ze ekipą wrocławską sobie szczegółowo omówiliśmy. To jest zdanie pierwsze. Zdanie drugie jest takie, że nie wierzę. Nie wierzę, ale jestem stuprocentowo pewien, że za kilka miesięcy ta ekipa w klubach wrocławskich tak zadziała, że kluby wrocławskie będą fantastyczne. A my im pomożemy. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. I my zmierzamy do, mam nadzieję, szczęśliwego zakończenia. Szczerze powiedziawszy, czuję, że moc jest już lekko w zaniku, więc postarajcie się wykrzesać na tą ostatnią część naszego gwiezdnego TLI jeszcze trochę energii. Cóż, wkrótce czekają nas różnego rodzaju wydarzenia. 21 lutego w swojej pierwszej urodziny będzie obchodził klub na szczycie w Bielsku Białym. PKP informuje. Informuję, że ze względu na to wyjątkowe wydarzenie tego dnia Pendolino będzie wyjątkowo kursować do samego Bielska. A organizatorzy serdecznie wszystkich chętnych do uczestnictwa w tej pierwszej rocznicy zapraszają. Już wkrótce, jak mówiłem wczoraj, rozpocznie się cykl konkursowy, konkursy klubowe, konkursy na poziomie area i konkursy na poziomie okręgów, dywizji. Pod koniec, w ostatni weekend kwietnia, będziemy mieli konferencję dywizji J w Białymstoku, na którą również zapraszam. Czerwca w Trójmieście odbędzie się TLI Okręgu E, na który organizatorzy serdecznie zapraszają. W cyklu warsztatów i szkoleń tego TLI miało miejsce wydarzenie, o którym za chwilę opowiedzą nam Małgosia Lisowska i Tomek Kropiewnicki. Zapraszamy na scenę. Moi drodzy, TLI. TLI w Polsce zaczynało się jako szkolenie dla zarządów. I przez lata ewoluowało. Ten weekend przygotowaliśmy dla zarządów coś specjalnego. Oprócz klasycznych szkoleń teoretycznych, zarządy, 148 osób, miało okazję rozwiązywać przypadki i zamienić się w gwiezdnych konsultantów Toastmasters. Rezultaty są bardzo ciekawe, ale zobaczmy, co jeszcze można by powiedzieć. Można by powiedzieć bardzo wiele na temat tych zespołów, ponieważ 148 osób podzieliliśmy na 20 zespołów. I w tym momencie chciałabym pogratulować wszystkim zespołom, ponieważ wszystkie zespoły rozwiązały te case'y, więc gorące brawa dla was. Zadaniem tych grup było zdefiniować wyzwania, przed jakimi stały grupy, żeby je nazwać, zdefiniować, co trzeba zrobić, a mianowicie w czterech różnych zakresach członkostwa, edukacji, przywództwa i atmosfery zdefiniować wyzwania, a następnie zaproponować rozwiązania. Rozwiązania były przeróżne i bardzo kreatywne, innowacyjne, ale musieliśmy wybrać tylko jednego zwycięzcę. A właściwie zwycięską drużynę. Dokładnie. Drużyna fantastycznie dała sobie radę, składająca się z 7 osób z całej Polski. I na scenę poproszę drużynę M2.
która nazywała siebie grupą Solaris. Jest to Elena Pacenta, który zajęta się w Złodzi, Iwona Jajko, który Jomie Zwetu, Joanna Pysko, który Białe Dyskoty, Emil Barski, Toastmaster z Częstochowy. Grupy pracowały nad 5 różnymi case'ami. Teraz grupa, która została wybrana, zaprezentuje case, nad którym pracowała. Ma czas od 5 do 7 minut. Zaprezentowali Wam krótko case'u i swoich rozwiązań. Gorące brawa dla nich. Tych case'ów i całego tego ćwiczenia było bardzo czasochłonne. Chcieliśmy bardzo podziękować Rafałowi Trochimczukowi i Monice Kowalik-Pasternackiej za stworzenie tego warsztatu z nami. Dziękujemy Wam bardzo. A ja mam tu jeszcze jedną rzecz. Pamiętajcie, że ten warsztat to nowość, to wyjątkowy warsztat, więc zależy nam na feedbacku waszym dla nas. Gorące brawa, grupa Solaris. Gratuluję. Nic, absolutnie nic nie zwiastowało nadchodzącej burzy. Kasia, młoda, ambitna mistrzyni Toastmasters to be, ekscytowała się tym, co dzieje się w klubie Platynowy Speaker. Zaawansowani mówcy, wielcy liderzy z pewnymi wyzwaniami. Kasia była na tyle podekscytowana, że zdecydowała się przeprowadzić jeden z projektów CC w ramach spotkania klubu. Poszło wyśmienicie i została zmiażdżona na ewaluacji. To był Sebastian. Wiesz na się nią, czy tak? A potem było jeszcze lepiej. Czytaj, jeszcze ciężej. Mamy wyzwanie za wyzwanie, problem za problemem. Kasia zdecydowała się zostać VPN-em. Wybrano ją. Cieszyła się niezmiernie i zderzyła się z zarządem. Żadne ze zmian, które proponowała, nie miały racji bytu, nie były akceptowane. Poszła po pomoc do VPE. Prezydent był pasywny całkowicie. VPE ma bardzo zajęta osoba, Marta. Nie miała czasu na pracę wokół Toastmasters. Nadchodziły jeszcze ciemniejsze chmury. Zbliżała się wizyta Ariago. Kasia, nie wiedząc co robić, wezwała do pomocy zespół konsultantów Solaris. Solaris. Nazwa reprezentuje zespół liderski, który oświetla drogę, którą warto podążać. Mamy kilka rozwiązań, z którymi każdy z Was na danej płaszczyźnie się spiera. W kwestii pierwszej członkowskiej, jako rozwiązanie sytuacji odchodzenia członków danego klubu ze względu na złą sytuację w klubie oraz brak rozwoju członkostwa, dołączania nowych osób, mamy pierwszy pomysł, aby stworzyć listę wartości członkowskich osób w danym klubie. Dzięki temu każdy będzie wiedział, jakie będzie miał korzyści jako członek. Oprócz tego zorganizowanie akcji członkowskiej na przykładzie demo meeting. Dziękuję. Edukacja. Edukacja jest kluczowa w każdym klubie. W naszym klubie problemem było to, że klub był zamknięty.
zamknięty na nowe rozwiązania, więc zaproponowaliśmy otworzyć się na nową wiedzę i na nowe rozwiązania. Z jednej strony chcemy przeprowadzić prezentację Successful Lab Series, żeby pokazać, jak klub powinien funkcjonować. Chcemy zaprosić naszego area governora, żeby pomógł nam nauczyć nas, jak prawidłowo trzeba przeprowadzać ewaluację i wprowadzić nagrodę za najlepszego ewaluatora na każdym spotkaniu. I z drugiej strony chcemy również rozwijać program mentorski. Chcemy zrobić pulę mentorów i żeby każdy nowy członek naszego klubu miał swojego mentora. Takie powiedzenie, że ryba psuje się od głowy. Okazuje się, że analizowany klub nawet nie miał głowy. Seneca powiedział coś takiego: jeśli nie wiesz, do którego portu płyniesz, to nawet najbardziej przychylny wiatr nie będzie ci właściwy. Więc pierwszy podstawowy krok, jaki należy wykonać, to określić wartości i cele, jakimi powinien kierować się dany klub. To jest pierwsza rzecz. A druga, aktywować do działania prezesa, którego tak naprawdę w tym klubie nie było, a władzę dzierżyła Elżbieta, nieformalny członek zarządu, który tej roli tak naprawdę nie pełnił formalnie, a jedynie nieformalnie. Więc tą osobę trzeba w delikatny sposób z zarządu usunąć i przede wszystkim przeprowadzić również spotkanie z RA gubernatorem, aby wypracować właściwe wartości i zakomunikować je zarządowi i klubowi. Dziękuję. Wyobraźcie sobie jeszcze, że do tego mrożąca była też atmosfera. W klubie były zatargi, okrutne. Nie dość, że zarząd się kłócił, to jeszcze nowi członkowie długo nie wysiedzieli w tym klubie, bo cały czas dostawali tą negatywną ewaluację. Oczywiście po przeprowadzeniu odpowiednich warsztatów to by się zmieniło. Jednak, żeby na ten moment poprawić się tą atmosferę w grupie, przede wszystkim wprowadziliśmy takie spotkanie integracyjne, po każdym spotkaniu, żeby się po prostu lepiej poznać, ale też nie tylko w jakimś pubie czy klubie, ale też do innych klubów. Żeby zobaczyć, jak wygląda u nich dane spotkanie, może nawet ich ewaluacja, a potem pojawić się jeszcze na takim spotkaniu after. Dzięki temu przy okazji możemy połączyć nasz klub, bo przecież wiadomo, że wszyscy lubią się z 13, których znają najlepiej, prawda? Jeszcze dodatkowo, jest też taki pomysł, żeby zarząd lepiej się zintegrował w działaniu. Na przykład jadąc na jakiś wspólny obóz przetrwania, chociażby żagle, to najlepiej łączy zespół, żeby wbrew pozorom. Albo na ściankę wspinaczkową oraz, żeby na dzień dobry taka atmosfera była przyjemna, wprowadzić taki od razu pozytywny aspekt na początku spotkania. Joke of the day. Wychodzi osoba na środek i od razu zaskacza już publiczność po prostu dobrym nastawieniem. Atmosfera robi się luźniejsza. Członkowie mają ochotę w tym momencie zostawać. Dziękuję. I zapewne teraz zastanawiacie się, jak udało się nam dojść do takich konkluzji w tak krótkim czasie, biorąc pod uwagę całe nasycenie atrakcjami, które zaoferowali nam organizatorzy. Zastosowaliśmy 3 punkty strategii. Punkt numer 1. Nie śpimy. Punkt numer 2. Używamy nowoczesnych technologii, takich jak SMS-y, e-maile, aby być cały czas w synchronizacji. I punkt 3. Najważniejszy. Tworzymy zespół. Pracujemy razem, spotykamy się na przerwach, analizujemy, dyskutujemy, głosujemy. Na podstawie tego powstaje to, co usłyszeliście, a to jest wierzchołek góry lodowej, których my jako konsultanci Solaris oferujemy Kasi i klubowi Platynowy Speaker. Na koniec mam przyjemność zaprezentować cały zespół Solaris. Brakuje nam co prawda jednej osoby, która niestety już musiała uciekać godzinę temu na polskiego busa. To osobą jest
Joanna Iwona Piętka, przepraszam. Iwona Piętka z klubu Promu Rzeszów. Iwona, widzę, że wszyscy, niektórzy znają Iwonę. Która również pracowała nad rozwiązaniami, które przedstawiliśmy. Poza tym, Elena. Gratulujemy bardzo serdecznie zwycięzcom i wszystkim, którzy wzięli udział w tym zabawie. Proszę, czy orientujesz się, jak ma na imię najbardziej znana, nieobecna Toastmasterka? Jak ma na imię? Tak. Nie? Iwona. Iwona. No słuchajcie, nie ma rozwiązania, o których mówiła grupa, to nie są jedyne rozwiązania. Rozwiązań w Toastmasters są setki. I nie ma dobrych i złych rozwiązań. Tak naprawdę przez 90 lat nasza organizacja stworzyła rozwiązania na większość. Stworzyła wiedzę, daje wiedzę, jak rozwiązać, powiedzmy, z większością sytuacji. I tak naprawdę korzystajmy z niej i próbujmy i sprawdzajmy, co działa i modyfikujmy nasze działania. Tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy my wszyscy postępowali zgodnie z wartościami Toastmasters i po prostu dobrze się bawili, robiąc dobrze nam i naszym kolegom i koleżankom. Każde zakończenie składa się z informacji, które trzeba podać za zakończeniu. Moi drodzy, doskonale wiecie, że do TLI nie miałoby takiej oprawy, gdyby nie grupa sponsorów, która wspomogła organizatorów organizacji w fundowaniu nagród. Pozwolę sobie teraz po kolei jeszcze raz wymienić tych sponsorów. Umówmy się troszkę inaczej niż wczoraj. Nie po każdym, tylko na koniec. A więc po kolei. Sponsorowali nas Uczelnia Łazarskiego, Music School, Strefa Stylu Iwona Ryszkowska, firma informatyczna Nespro, Vistula, Made to Measure, Akademia Rekomendacji, Your Image, Wasi Harasinów, firma Oki, Studio Klatka, Rema Broker i Strefa Finansów Prestiż. Dziękujemy sponsorom. Mam nadzieję, że skorzystacie w najbliższym czasie z nagród, które losowaliśmy w dniu wczorajszym. Chciałbym jeszcze przypomnieć wszystkim o ewaluacji całej konferencji. Pamiętajcie, że bez waszych opinii następne wydarzenia będą na takim poziomie, a dzięki waszej opinii mogą być na wyższym poziomie. Dlatego zachęcamy osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, aby ankiety ewaluacyjne wypełniły i przekazały do pojemnika, który znajdował się w rejestracji i dalej się tam znajduje. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim mówcom, którzy prowadzili warsztaty i szkolenia na tym gwiezdnym TLI. To all the speakers who spoke during our conference, big, big thank you. You can go and we ask you to go to the room number 115 to receive your recognition. Thank you.
ponieważ celem organizatorów jest to, aby zakończenie tej konferencji było szybkie i sprawne. Nie będziemy teraz po kolei wręczali dyplomów za uczestnictwo i podziękowań za wszystkich mówców. I uczestniczy. Wszystkich mówców prosimy, wszystkich, którzy prowadzili warsztaty i szkolenia, prosimy, aby po zakończeniu udali się do pokoju 115, który znajduje się po przeciwległej stronie korytarza i tam organizatorzy wręczą im owe dyplomy. Moi drodzy, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nie mówię praktycznie ani słowa po niemiecku. Na TLI w Poznaniu nasz przyjaciel Klaus zrobił przemówienie po polsku. I cóż, w jakiś sposób chcę mu się zrewanżować. Ich möchte jetzt jemand auf die Bühne bitten, der euch etwas Besonderes mitteilen wird. Dla tych, którzy nie znają języka niemieckiego, chciałbym zaprosić na scenę kogoś, kto ma nam coś ważnego do powiedzenia. Jacek Lasota i Klaus Roth. Udało mi się załapać na to, żeby prowadzić warsztat. Natomiast cieszę się z możliwości bycia tu na scenie. Piotrek mówi po niemiecku. Jest dlatego, że reprezentuje pewien klub, który chce powstać. Robimy wszystko, żeby powstał. Drugi niemieckojęzyczny klub w Polsce, Renner Fabrik. Istniemy już od 2 lat, bo tak naprawdę zaczęło się 2 lata temu na TLI w Warszawie. Chcieliśmy, żeby na tym TLI, żebyśmy mogli wam ogłosić, że jesteśmy wyczarpowanym klubem, co się nie udało, ale nie poddajemy się. Chciałbym tutaj na scenę poprosić reprezentantów klubu. To jest Ania, Michalina, Kaczyń, Mokrzacki, Kasia, Monika, Krzysztof i Paweł. To jest grupa, która tworzy drugi niemieckojęzyczny klub w Polsce, Renner Fabrik. I mimo, że nie mamy, bym wam się czym pochwalić, że nie jesteśmy wyczarpowanym klubem, chcemy się czym pochwalić. I tutaj chciałbym teraz przekazać głos koledze, naszemu wielkiemu przyjacielowi i sponsorowi. Klaus, why don't you say something? You may know, this club is my baby. And I love my baby. That's the reason why I managed to persuade my club and my treasurer of my home club in Bonn to open the treasure box. And so I bring 2 things here, hand it over to them. Please, Misha, first the promotion video. Hallo, liebe Toastmasters von der Redefabrik in Darmstadt. Das hier ist unser Banner von International Toastmasters. Wir haben Geld gesammelt und schenken euch euer Banner, damit ihr auch die Toastmaster-Familie eintreten könnt. Jetzt übergebe ich Anna, die einige Worte in Deutsch zu sagen hat. Viel Spaß bei den Toastmasters. Pozdrawiam serdecznie z Bonn. Uczcie się pilnie, może się zobaczymy w styczniu. Żebyście podnieśli ręce ci, którzy mówią po niemiecku na tej sali. Jest trochę osób, ale na pewno znacie osoby, które mówią po niemiecku. Proszę o to, żebyście przekazali kontakt do nas, do Renner Fabrik, znajdziecie nas na Facebooku i jak też po spotkaniu jesteśmy do dyspozycji wszystkie tu osoby i udzielimy informacji, gdzie się spotykamy. Spotkamy się na przemówistu, a to mogę teraz powiedzieć, że to 2 poniedziałek, 1 i 3 poniedziałek miesiąca. Najbliższe spotkanie jest 2 lutego. Serdecznie zapraszamy
Powiedzcie o nas innym osobom tu w Warszawie i mamy nadzieję, że w ciągu następne tira będziemy mogli ogłosić, że klub Redneck Fabrik dołączył do grona wspaniałej rodziny Toastmasters w Polsce. Dziękuję bardzo. Dankeschön. Toastmasters Opole pod przewodnictwem Mateusza Tumskiego proponuje inicjatywę, żeby w najbliższą środę, 28 stycznia o 21.30, żebyśmy wszyscy zalogowali się na Easy Speaku i zobaczyli, czy serwery wytrzymają. Ta inicjatywa nazywa się Ogólnopolska Rejestracja w Easy Speaku i jest również na Facebooku. Skontaktujcie się z Mateuszem po szczegóły. Słyszałem pytanie jeszcze raz kiedy, więc przypominam, w środę 28 stycznia o godzinie 21.30 wszyscy polscy Toastmasterzy logują się na Facebooku. I klikają. Na Easy Speaku, tak? I rejestrują się na mowy, i rejestrują się na funkcje. I uzupełniają swoje dane, wrzucają zdjęcia. Możliwości są tysiące. Ci z was, którzy byli na warsztacie Martina Turnała, wiedzą, że ufundował nagrodę. Tą nagrodą jest udział w jego szkoleniu. Ale żeby móc zostać wylosowanym, należy do Martina wysłać maila w tej sprawie. I tego maila trzeba wysłać również 28 stycznia, najpóźniej, ale do godziny 24. Martin wylosuje ze zgłoszeń osobę, której zafunduje bezpłatne uczestnictwo w swoim szkoleniu. Cóż, kończymy nasz roller coaster. Było mocno. Było naprawdę mocno. Cóż, było ciepło, mocno i może niektórzy z nas zachorowali. Jeżeli tak, to mogą się uleczyć już za tydzień w Toruniu na Toastmasters Leadership Institute okręgu E w Toruniu, na który serdecznie zapraszamy i cóż, zapraszamy Ewę. Zapraszamy Ewę. Bardzo serdecznie, jako osoba odpowiedzialna za organizację tego TLI. W lipcu 2014 roku na scenie w Poznaniu, na legendarnym TLI, dostałam taki oto atrybut. Jest to atrybut, który przechodzi do organizatora kolejnego TLI. A ponieważ ci, którzy się świetnie bawili tutaj, mają okazję wyleczyć się za tydzień w Toruniu, chciałabym zapytać, czy na sali mamy osobę, która reprezentuje TLI w Toruniu albo reprezentuje klub w Toruniu? Czy mamy kogoś z Torunia? Zapraszam cię.
zorganizowania, przygotowania i poprowadzenia tych warsztatów, całego TLI. Są dwie grupy, które pracowały nad organizacją. Chciałabym zacząć od osób, które wspomagały głównych liderów, których wymienię później. I aby odbyło się to sprawnie, przeczytam nazwiska tych osób i będę prosiła, aby osoby wymienione na koniec wstały, pokazały się, pomachały nam, a my będziemy mogli im podziękować. Są to osoby: Anna Augustyniak, Justyna Mosek, Urszula Romaniec, Renata Żalińska, Przemek Feruś, Dariusz Stańczak, Antoni Jakubowski, Michał Dyżur, Wiktor Bartko, Mateusz Musiał, Jakub Godlewski, Adam Faryna, Maciej Adamczyk, Andrzej Wasiluk, Kasia Gryczyński, Przemysław Olczak, Alicja Anszpergier, Zbigniew Dzideczek, Aleksandra Zienkiewicz-Zachaj, Michał Kęsicki, Marta Duks i Jarosław Puder. Zaznaczam, że nie wszyscy są w Toastmasters, czyli chcieli nas również wspomóc, nie będąc członkiem tej organizacji. A teraz osoby, które były głównymi liderami w tym projekcie. Kiedy w lipcu otrzymywałam atrybut poprowadzenia odpowiedzialności za przygotowanie, tak naprawdę kluczowe było zaproszenie kilkunastu osób do tego, aby rozdzielić funkcje, które są niezbędne przy organizacji tak dużego wydarzenia. I te osoby, wymienię teraz imienia i nazwiska, nie chciały wychodzić na scenę, aby skrócić zakończenie, dlatego będę prosiła, aby na koniec też serdecznie podziękować brawami z waszej strony. Ania Piotrowska, która razem z Sylwią Pełką odpowiadały za promocję. To ta twarz wielkiego mistrza. Artur Sujka, który odpowiadał za sponsoring, czyli to, co wygraliśmy w postaci voucherów i również wsparcia finansowego. Danusia Kęsicka, która odpowiadała za hotele, noclegi, catering. Czy smakowało wam jedzenie? Dawid Sołowianiu, który odpowiadał za finanse, był skarbnikiem. Powiedział, że kasa się zgadza. Igor Belczewski, który prowadził, przygotowywał, organizował konkurs, który odbył się w piątek i zrobił to improwizując i z otwartą pozycją. Krzysztof Popeć, który odpowiadał za integrację, czyli wszystkie te imprezy, które odbyły się poza warsztatami, jak również wspierał zespół edukacyjny. Krzysztof Lepelski, który odpowiada za wideo, nagrania, montaż, czyli wszystko to, co zobaczymy później w internecie jako nasze TLI i warsztaty. Będzie można wrócić i zobaczyć to jeszcze raz. Małgosia Lisowska, która odpowiadała za część edukacyjną, jak również wspierała koncepcję marketingową całego wydarzenia. Milena Paluchowska, która była wiceprezesem do spraw koordynacji całej organizacji i moją prawą ręką, nieoceniona wiedza i doświadczenie, bardzo dziękuję. Monika Kowalik-Pasternacka, która również odpowiadała za finanse, czyli skarbnik. Nastka Mitrewa, która odpowiadała za rejestrację i koordynowała wszystko, odpowiadała na wasze pytania, na wszystkie pytania, które do niej trafiały w sprawie rejestracji. Piotr Kimko, który był w kontakcie z naszymi gośćmi zagranicznymi, a więc to dzięki niemu mieliśmy tak szacowne grono gości zagranicznych. I Sebastian Marczak, który odpowiadał za część administracyjną, obsługę budynku, aby sprawnie, technicznie wszystko działało. I Tomek Kropiewnicki, który odpowiadał również razem z Małgosią za edukację.
Chciałabym na koniec wymienić osobę, którą zaprosiłam do zespołu, a później się okazało, że nie jest już członkiem Toastmasters. I dowiedziałam się tak naprawdę dopiero w trakcie, że już nie jest w organizacji, choć bardzo nas wspiera. Michał Polochowski. Powiem wam szczerze, że osoba tak jak ja, która jest użytkownikiem końcowym komputera i klawiatury, wszystko to, co było, działo się w naszym zespole, przetwarzał na symbole zero-jedynkowe. I wszystko to, co się pokazywało na stronie www, to, co pokazywało się w postaci rejestracji, jak również to, nad czym pracowaliśmy w naszych spotkaniach zespoła, natychmiast, od tak, pojawiało się w naszej grupie, w sieci i każdy, kto nawet nie był na spotkaniu, od razu wiedział, co się zadziało i co zostało ustalone. Niesamowita pomoc i właśnie Michałowi, nasz wielki mistrz, przysłał coś, co będzie mu przypominało właśnie tą pracę, którą wykonał. Michale, poproszę Cię na scenę. Tak naprawdę było to ogromne wyzwanie. I przez te 6 miesięcy, stojąc dzisiaj tutaj, po tych doświadczeniach pracy w zespole, pracy nad różnymi zadaniami, stwierdzam jedno. Jeżeli jest jakieś wyzwanie, jest jakaś praca do zrobienia, jest to trudne, jest to niewygodne, jest to wyzwanie, poproś Toastmastera. Na pewno będzie dobrze zrobione. I dzisiaj z tego miejsca chcę powiedzieć, że każdy z Was może podjąć takie wyzwanie. To będą kolejne wydarzenia, kolejne TLI i niesamowite jest doświadczenie, które się zawiera z takiej pracy. Dzisiaj, 6 miesięcy później, jestem inna w umiejętnościach liderskich i to właśnie dzięki tej współpracy z tymi osobami. Także niech moc będzie z Wami. Lordzie Vader, mamy dla Ciebie jedną informację. Zapraszamy Cię do Torunia. Tam Cię uleczą. Kilka informacji praktycznych na koniec. Na Facebooku i na stronie TLI będzie podany wkrótce link do zdjęć z konferencji. Ponieważ mieliśmy profesjonalną obsługę studio Klawra, którego przedstawiciel robił zdjęcia podczas konferencji, na pewno znajdzie się Pan swoje twarze. Za chwilkę zrobimy na zdjęcie, zostańcie na swoich miejscach. Ja mam jeszcze jedną informację dotyczącą nagrań z warsztatów, które przygotowuje dla nas Krzysztof Nepelski w momencie, kiedy już je przygotuje, tak żeby można je było umieścić w sieci. Znajdą się w serwisie YouTube na dedykowanym kanale o nazwie TLI Warsztaty. Dziękujemy Wam za udział, za Waszą energię, za wsparcie, za właściwie za to, że przyjechaliście i byliście z nami. Mamy nadzieję, że trochę tej mocy Wam zostało i zabierzecie ją do swoich miast. Cóż. Niech moc będzie z Wami.